Czy każdy wierzący jest uczniem? Czy każdy narodzony na nowo jest uczniem? Mam dla was dobrą wiadomość dzisiaj. W Ewangelii Jana, rozdział 8, wersety od 30 do 32 czytamy te słowa. Gdy mówił te słowa Pan Jezus Chrystus, wielu uwierzyło w Niego. Następnie Jezus powiedział do tych Żydów, którzy Mu uwierzyli: jeśli wytrwacie w moim słowie, będziecie moimi uczniami na prawdę i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Brzmi to tak jakby bardzo oczywiste, że ci ludzie urodzili się na nowo, nawet zanim pójdą za Chrystusem w uczniostwie, ponieważ Jan mówi w wersecie 30, wielu uwierzyło w Niego. Są to te same słowa, które znajdujemy w Ewangelii Jana 3,16. Kto w Niego wierzy, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne. Ci ludzie wierzą w Niego, dlatego nie zginą. Mają życie wieczne i Jan powtarza to w wersecie 31. Jezus powiedział do tych Żydów, którzy Mu uwierzyli, więc to nie jest kwestia tego, że wyznają wiarę. Jan mówi nam dwa razy, że wierzą. A jednak wielu komentatorów, większość w zasadzie komentatorów mówi, że ta wiara jest niewystarczająca i nie jest to wiara zbawcza. Wskazują na resztę wersetu 31 i wersetu 32. Jeśli trwacie w moim słowie, będziecie moimi uczniami. Większość komentatorów mówi, że wszyscy wierzący są uczniami, dlatego twierdzą, że w ich opinii nie wystarczy wierzyć w Jezusa. Trzeba też za Nim podążać. A werset 32 w ich mniemaniu potwierdza to: poznacie prawdę, a prawda uczyni was wolnymi. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Czyli widać, że zbawienie to jest co innego niż dojście do poznania prawdy. Zdarzy się, że niektórzy zbawieni nie dojdą do poznania prawdy. Tacy komentatorzy mówią, że wszyscy wierzący są wolni, dlatego wszyscy wierzący są uczniami i trzeba podążać za Chrystusem w uczniostwie. Oto reprezentatywny komentarz J. Ramsey Michaelsa, obfity, ma 1100 stron. I w tym komentarzu J. Ramsey Michaels odnosi się do Jana 2, 23-25 w ten sposób, aby mówić o nieadekwatnej wierze i mówi, że ta wiara w cytacie z Jana 8,30 i 8,31 okazuje się nieadekwatna. I ten komentator idzie dalej, aby powiedzieć, że powodem, dla którego jest ona nieadekwatna, jest to, że nie zaczęli jeszcze podążać za Chrystusem. J. Ramsey Michaels mówi, że muszą dać Chrystusowi swoją wierność i mówi, że aby być Jego uczniami wymaga nic mniej niż całkowitej wierności Panu Jezusowi Chrystusowi. Problem z tym poglądem jest taki, że ten pogląd J. Ramsey Michaelsa jest całkowicie sprzeczny z resztą Pisma Świętego, w tym zresztą Ewangelii Jana. Kto wierzy w Niego, ma życie wieczne. Jan 3,16, Jan 5,24, Jan 6,35, Jan 6,37, 39-40 oraz Jana 6,47, Jana 11,25-27. Według Biblii, jak przeczytasz te miejsca, zauważysz, że ci ludzie wierzą w Niego, w Pana Jezusa Chrystusa, i dlatego mają życie wieczne. Jeśli przyjmiesz fałszywy pogląd, taki podobny do tego, co głosi J. Ramsey Michaels, nie będziesz miał pewności zbawienia, ponieważ przejdziesz przez życie zastanawiając się, czy podążasz za Chrystusem, czy podążasz za Chrystusem wystarczająco dobrze, czy dałeś Chrystusowi wystarczająco dużo lojalności i skąd wiesz, że będziesz trwał aż do dnia swojej śmierci. W całym Piśmie Świętym jest nauczanie, że sama wiara w Pana Jezusa Chrystusa jest wystarczająca do życia wiecznego.
Nie ma żadnego dodatkowego elementu w postaci dawania Chrystusowi swojej wierności i podążania za Chrystusem w celu otrzymania życia wiecznego. W rzeczywistości problemem nie jest to, kto się narodził na nowo, a kto nie, jeśli chodzi o uczniostwo. Problemem jest bycie wolnym i to, co Jezus Chrystus Pan mówi dalej w Ewangelii 8:33, Ewangelii Jana 8:33 i następnych. I to jest problemem, że Chrystus mówi o wyzwoleniu z niewoli grzechu. Apostoł Paweł podnosi ten sam pomysł w Rzymian, 6 rozdział, i mówi, że wierzący jest wyzwolony z niewoli grzechu w jego pozycji przed Bogiem i już nie ma żadnej świadomości grzechu. Aby być wolnym w naszym doświadczeniu, musimy chodzić w duchu. Kto jeszcze ma świadomość grzechu, jest na szerokiej drodze do piekła. Tym się właśnie różni dziecko Boże od dziecka diabelskiego. I aby być wolnym w naszym doświadczeniu, musimy chodzić w duchu, nie w ciele. I to jest to, o czym Jezus Chrystus Pan tutaj mówi. Trwaniem w Jego Słowie jest chodzenie w duchu, a przy okazji posiadanie pewności o życiu wiecznym motywuje nas do oddania Chrystusowi naszej wierności. Motywuje nas do podążania za Nim, ponieważ Go kochamy, gdyż Boża miłość została przez Boga rozlana w naszych sercach. Bóg sprawia ich cenie i wykonanie u wierzącego. Jesteśmy żywi, bo mamy darmowy dar życia wiecznego, a to wywołuje wydanie owocu. Nasze wieczne przeznaczenie nie jest związane z naszą wiernością, tylko z Jego, Pana Jezusa Chrystusa, wiernością. Mam pewność, ponieważ On, Pan Jezus Chrystus, jest wierny, a nie dlatego, czy ja jestem wierny. Jeśli chcesz być uwolniony z niewoli grzechu, to dołącz się do solidnego kościoła nauczającego Biblii i trwaj w słowie Chrystusa, ponieważ w ten sposób stajesz się duchowo silnym i dojrzałym chrześcijaninem. I w ten sposób uwalniasz się z niewoli grzechu, że słuchasz Słowa Bożego, wzrastasz w tym. I w ten sposób jesteś błogosławieństwem dla wszystkich wokół ciebie. Twoje wieczne przeznaczenie opiera się na wierze w Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ Bóg tak umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Niech Bóg ci błogosławi.